Na ostatniej konferencji prasowej w Ostrowcu, gdzie po meczu z Szanowem powiedziałem, że przegraliśmy, tak, czy zremisowaliśmy zawodę, bo nie biegaliśmy. Dzisiaj wygraliśmy, bo żeśmy biegali całe 60 minut. Przy takiej agresywnej obronie, jaką zademonstrował przeciwnik, musieliśmy to wypełnić. Myślę, że to był jakiś taki klucz dla nas do tego, że zadowaliśmy bramki praktycznie z 6 metrów. Za to też i w obronie mieliśmy więcej energii do tego, żeby też przeciwnika mieć pod kontrolą. Myślę, że nam się to udało, bo i pierwsze i drugie części spotkania zaczęło to funkcjonować i bramkę, i obronę. Dlatego też mieliśmy te możliwości wyprowadzenia kontrataku. Nie wiem, ile ich myśmy dzisiaj wykonali, ale myślę, że spore. Dlatego chęć biegania i po prostu ta ostatni mecz podbudował troszkę zespół, że wiedzieliśmy, że jedziemy do zespołu, który umie grać w piłkę ręczną i dlatego koncentracja była od pierwszej chwili do końca. Dzisiaj 5-6 bramek to szybko można stracić, dlatego staraliśmy się utrzymać się w linii do samego końca. Mówię zespołu i gości, którzy wygrali to spotkanie, myślę, całkowicie zasłużenie. Przez całe spotkanie mieli kilkubramkową przewagę, tylko spokojnie kontrolowali ten mecz. Myśmy to spotkanie przegrali zarówno słabą grą w ataku, jak również bardzo przeciętną grą w ataku, szczególnie pozycyjnym. Szybkiego ataku nie było ze względu na to, że po prostu zespół gości był bardzo skuteczny. Były dylematy, czy stanąć wyżej, czy stanąć niżej w obronie. Stanięcie niższe w obronie, w mojej ocenie, nie ratowałoby naszego zespołu ze względu na warunki fizyczne, jakie posiadamy. Myślę tutaj o wysokości ciała i prawdopodobnie, że ten z drugiej linii zespół z Ostrowca by sobie poradził. Tutaj obrona 5-1, obrona 3+3, czy nawet każdy swego, no też nie dała rezultatu takiego, jakiego byśmy się spodziewali, jakiego byśmy sobie życzyli, ze względu na to, że przegrywaliśmy pojedynki 1-1. Także zespół z Ostrowca wygrał zasłużenie, był zespołem lepszym i życzę im, żeby w dalszym ciągu walczyli skutecznie o awans do pierwszej linii, bo na pewno temu zespołowi to się należy. Nam pozostały dwa spotkania, w których będziemy chcieli zaprezentować się lepiej jak dzisiaj. I mam nadzieję, że również, tak jak było to do tej pory, nie przyjedziemy bez zdobyczy punktowych z Rzeszowa i skutecznie wywalczymy strzałów. U nas mecz o życie. Mecz wygrać, żeby liczyć się dalej w walce o awans i bardzo się cieszę, że ten mecz naprawdę nam się udał dzisiaj. Chcielibyśmy, żeby takie mecze praktycznie w każdym wojsku nam się udawały, to byśmy byli już prawdopodobnie spokojni o ten cel, jaki mamy założony. Jakbyśmy tak zagrali, myślę, tydzień temu, też byśmy się bardziej cieszyli, tylko z remisu strzelonym. No cóż, no, 12 bramek, myślę, że to nie ma znaczenia, myślę, że tych się tutaj słabszy dzień przytrafi ze spółki gospodarzy, ale bardzo liczę na to, że to była jedna taka wpadka, a szczególnie z Szanowem powalczą i inną te punkty Szanowem, że życzę powodzenia w tym ostatnim meczu, bo to wiadomo, że może też jakieś tam sytuacje pomysł, że się tak wyłoży. No, z jednej strony widzieliśmy, jacy zawodnicy grają w przodu, chociażby Afanasiew, Jerzyna, to są zawodnicy już z przeszłością piłce ręcznej, ale z drugiej strony, jak pokazaliśmy w pierwszej rundzie, to wcale nie musi być aż tak bardzo widoczne na parkiecie i tutaj liczyliśmy na podobny mecz, może z innym zakończeniem niż tam, ale nie można. Nie da się wygrać meczu, jeżeli idzie tyle akcji sam na sam. Bramka z 6 metra, takie bomby to są dla niego nie do obrony i też nie możemy zwalać tych 40 bramek na bramkarzy, tylko i wyłącznie na obronę, moim zdaniem. No cóż, dzisiaj widać, po prostu już nas przodu, a zespołem lepszym w dzisiejszym meczu. No cóż, my walczymy dalej, to wcale się. Wcale to, że mamy trzecie miejsce, nasz sezon się tutaj nie kończy i na pewno będziemy w każdym meczu dawać siebie 100%, bo przecież gramy nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja jeśli mogę,
chciałbym dodać, wprawdzie nie na świadomy czy naturalnie, że mieliśmy tutaj garstkę kibiców z Ostrowca, którym no, serdecznie chciałbym podziękować za doping, za to, że wierzą w nasz zespół i jadą praktycznie za nami na każdy mecz, dlatego jeszcze raz chciałbym za to podziękować i teraz jakieś pytania? W drugiej połowie no, były momenty, w którym gospodarze porwali swoją grą kibiców, bo to naprawdę były takie momenty, które natchnęły i chyba jedni drugich. Ale też z drugiej strony pod koniec chyba szkoda takich chyba odpuszczenia, tak przynajmniej to z boku było widać, takich sytuacji, w których praktycznie przeciwnik rzuca ustej bramki praktycznie. Zmieniliśmy system obrony, tą różnicę troszkę zmniejszyliśmy, no ale to było mało ze względu na to, że szybko złapaliśmy kary dwuminutowe, graliśmy po sobie jednego zawodnika i zespół Ostrowca błyskawicznie ta różnica odrobił do 10 bramek i spokojnie kontrolował spotkanie. Co do końcówki, no to dla niektórych zawodników ze względu na to, że grali całe spotkanie, no brakło troszkę sił. Zawodnicy z Ostrowca zmienili w tym momencie, zdobyli łatwe te 2 czy 3 bramki w końcówce. Na pewno moglibyśmy się bardziej postarać, niemniej jednak no tutaj nie winię ich aż tak, bo po prostu no już troszkę polegli w ostatnich tych 2 czy 3 minutach. Był taki moment, w którym doszliście na 6 bramek, byliście na fali, można tak to by powiedzieć. Czy jakaś iskierka się zapaliła, że jednak może ich dogonimy? Ja zawsze mówię, że w takich sytuacjach, czego mamy przykłady, w meczu tutaj z Ostrowcem, gdzie w pierwszej rundzie przegrywaliśmy chyba 9-1, czy 10-1, czy 10-2, doszliśmy na remis, doszliśmy na prowadzenie i przy sprzyjającym zbiegu okoliczności wcale tego spotkania nie musieliśmy przegrać. Taka sytuacja kiedyś w Ostrowcu również była, gdzie przegrywaliśmy wysokie spotkanie chyba 2 lata temu i zremisowaliśmy to spotkanie. Także nasz zespół walczy zawsze i to jest jego siła. Natomiast no nie zawsze się to udaje. W dniu dzisiejszym to się po prostu nie udało, ale chylę czoła przed chłopakami, bo nie jeden zespół przy różnicy 10 bramek prawdopodobnie by oddał to spotkanie i żeby dotrwać do końca. Myśmy walczyli w drugiej połowie przez te kilkanaście minut, czy 40, 45, 50 minucie, myśmy cały czas walczyli i tutaj to trzeba powiedzieć i oddać chłopakom, podziękować za to, no bo najłatwiej się jest poddać, nie? My nie jesteśmy zespołem, który dysponuje wspaniałymi warunkami fizycznymi, rzutem z drugiej linii, więc my musimy różne tutaj kombinacje taktyczne stosować w ataku i w obronie. Dzisiaj one nam się nie udały. Zespół z Ostrowca po prostu nas rozszyfrował, zagrał skuteczniej, zagrał lepiej i myśmy sobie z tym nie poradzili. Takie mecze się nie zdarzają i trzeba sobie to szczerze powiedzieć. Ciepło się pan wypowiada o rywalu, ale będzie zespół i pan pomógł mu najbardziej, wygrywając z Chrzanowem. My staramy się wygrać w każdym mecz, czy to jest Ostrowiec, czy to jest Chrzanów, czy to jest Rzeszów i wszystkie pozostałe zespoły walczymy. Gdybyśmy nie walczyli, to nie mielibyśmy tych 25 punktów, tylko pewnie mielibyśmy 10 punktów. Dzięki walce wydarliśmy nie jeden punkt w tej lidze w tym sezonie. Bez walki by tego na pewno nie było i chłopcy grają po prostu po to, żeby wygrywać. No i taka jest moja ambicja, taka jest ambicja zawodników i tworzymy zespół w ten sposób walczący. Zespół z Ostrowca to nie jest przypadkowy zespół. W mojej ocenie ten zespół bez żadnych problemów, naprawdę na wysokim poziomie grałby w pierwszej lidze i przy solidnej pracy myślę, że spokojnie odnosiłby zwycięstwa i byłby jednym z czołowych zespołów. Takie jest moje zdanie. Widziałem kilka zespołów pierwszoligowych, kiedyś pracowałem w pierwszej lidze i mam o tym 100% przekonanie, że tak było. I życzę, żeby tak było, jak awansuję. No i tego się trzymajmy.